Tamtejszych zboży byli prorokami nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manan, który się wychował razem z Herodem, Petrarką i Saul, czyli Paweł. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Wiecie, tutaj jest ciekawa rzecz, odprawiali służbę Pańską i pościli. Chodzi o to, że oni, to znaczy odprawiali służbę Pańską i pościli, co oni tam robili. Oni tam uwielbiali Boga i czekali na Boże prowadzenie. I taki ma cel, taki mają cel, takie spotkanie. Nie modlimy się tu stawienniczo, nie przynosimy Bogu próśb żadnych. Uwielbiamy Boga, aby nie tylko Jemu oddać chwałę, ale po to, żeby też odebrać od Niego rzeczy. Po to też jest post, między innymi. Post jest po to, żeby łatwiej można było od Boga odebrać jakieś kierunki. A więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj uwielbiali Boga i czekali po prostu na to, co On będzie do nas mówił. I żebyś te rzeczy, które On będzie do Ciebie mówił, żebyś kumulował w sobie i układał. Pozwól, żeby tak właśnie się działo. Barnaba i Saul zostali po takim okresie, kiedy uwielbiali Boga, kiedy pościli, otrzymali jasne informacje, że mają opuścić Antiochię i iść budować kolejne kościoły. Także to jest specyfika spotkań, ma taki cel i taki sens. Szukamy Bożego prowadzenia. Uwielbiamy Boga i szukamy Bożego prowadzenia. Ludzie będą tam sobie schodzić się z czasem, to będą się schodzić. O godzinie 14 mamy spotkanie uzdrowieńcze i nie będziemy robili żadnej przerwy. Ci, którzy tutaj potem przyjdą, będą chcieli, żeby ich uzdrawiać. To ich pouzdrawiamy, pouwalniamy od demonów. Ale to już tak od godziny 14, jak się będą ludzie schodzić. Może będą się wcześniej schodzić, ale zobaczymy. Kłóćmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, za to, że możemy być razem, Boże. Że możemy uwielbiać Ciebie, że możemy szukać Twojego prowadzenia, że możemy czekać na to, potężny, wielki Boże, co Ty masz w swoim sercu. Kochamy Cię za to. Jesteś naszym szczęściem. Jesteś tym, który był, jest i będzie. Jesteś cały czas ten sam. Ty mówisz do nas. Ty uwielbiasz się w nas. Ty jesteś chwałą naszą. Ty doprowadzasz nas do miejsca, Ojcze, o którym po prostu tylko marzymy. Ty przeprowadzasz nas z punktu A do punktu B. Dzisiaj właśnie, Boże. Ty pokazujesz nam, jak mamy myśleć, jak mamy żyć. Uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś w nas i Ty nas prowadzisz. Kochamy Ciebie, Duchu Święty. Kochamy Ciebie, potężny, wielki Królu. Uwielbiamy Ciebie. Ruach, szaka te wesele, wete, kenemena. Ura, moszyka, rara, recheka, rama, seka, name, nera, dare, do pododo, sopo, joro, lera, mena, ba. Dawa, dawa, jaka, dera, da, saka, jama, rada, kada, jama, rara, rada, sere, lere, leche. Oro, koto, joro, loro, barra, lache, krawa, rada, sere, lare, de krawa, dane, mena, dalare, de krawa, reseja. Ojcze, na Ciebie zrzucamy wszelki ciężar dzisiaj. Ojcze, na Ciebie zrzucamy wszelką troskę. Ojcze, na Ciebie to wszystko zrzucamy. Ojcze, nie mamy nic wspólnego z jakimkolwiek grzechem, z jakąkolwiek troską, z jakimkolwiek ciężarem. Ojcze, nie mamy z tym nic wspólnego. Ojcze, my nie mamy z tym nic wspólnego. Ojcze, my wywyższamy Twoje potężne imię. My stajemy na prawdzie Bożej. My ustanawiamy, że Ty jesteś dzisiaj tutaj. My ogłaszamy, że Ty jesteś Panem naszym, że Ty jesteś Królem naszym, że Ty rządzisz w naszym życiu, że Ty panujesz. Naszego życia. Ty jesteś królem i panem. Ty jesteś władcą. Ty jesteś...
Wszystkim, czego chcę. Tak jest.
Yeah.
kształć, naszej znajomości, zapraszamy Cię do relacji. Dziękuję.
Twojej drzwi.
Zawsze, gdy wierzysz, to tą wiarą sięgasz samego nieba. Ja widzę, kiedy wierzysz. Wytrwaj w wierze o najdrobniejszą rzecz, o najdrobniejsze pragnienie. Wytrwaj w wierze. Wiary są łatwe. Yeah.
Wznoszę głos i ręce swe.
prowadzić nas prostą drogą. Prostą drogą, jasno oświetloną. Jesus, Jesus, zbawiciel.
Jesus.
Jesus.
podrivego, sacco coro, lare de chedere fris. Tiro tele de sera, cała potęga przeciwnika jest rzucona pod nasze nogi. To Twoja zasługa, Tobie za to chwała. Ty odbierasz sobie splendor, Ty odbierasz sobie hołd za to. Hako tesy, pere, lare de si. Oto Ty, Jezusie Nazareński, rozbroiłeś diabła. To Ty pokonałeś śmierć, to Ty nam dałeś życie. Poka tise reparla rede chiedelo rede kudrydysine kere predysine de kudrydysines. To Twój krzyż rozdzielił życie od śmierci. Sukces od porażki. To Twój krzyż. Haka tese rede hake de Jesus. To Twój święty duch uczynił z nas zupełnie innych ludzi. Ojcze, Tobie chwała za to. Ojcze, Tobie wywyższenie. Ojcze, Tobie splendor. Ojcze, Ty nas posadziłeś ze sobą na tronie. W Chrystusie Jezusie. What is it, Lord Jesus? What is right is it, Mar, Lord of Sera? Where are the seglo, the dredo, the guaro, the plara, the prada? Ruach, si ladre di gloria, di sina menata. Where are gloria, di sia petero, o spada le po. Reguarde, si a te dota, te li amare dada. Quadre, li assana, mare mia, la guarda. Hacu di sila, buena, tutto steco. Te tuare sale hai. Ti non davis agnolo. Yeah.
o Jezusie Chrystusie, według objawienia obietnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków, przez Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, dzisiejszy dzień on rozpoczął coś, co było przygotowywane w Twoim sercu. On coś rozpoczął. On postawił Ciebie w miejscu innym. Jeszcze w tym pierwszym miesiącu tego roku. W innym miejscu. Już wszystko wiesz. Już jesteś pobłogosławiony. Już jesteś ustanowiony przez Niego jako Jego przyjaciel i sługa. Ale On Cię postawił w miejscu wyższym. W miejscu wyższym. Dlaczego? Dlatego, że postanawiasz Mu służyć. Nie tylko Mu służyć poprzez Twoje działania, ale służyć Mu przez to, że Go właśnie tak uwielbiasz. Że Go właśnie w ten sposób uwielbiasz. On Ci odpowiedział na wiele Twoich pytań. Dzisiaj wiele rzeczy stało się równiejszych niż było. Chciałbym, żebyś szedł za tym. Chciałbym, żebyś nie zaniedbał tego, co On zrobił dzisiaj. Żebyś poszedł za tym krok dalej. Żebyś już nigdy nie cofnął się w miejsce, które było przed tą sytuacją, która dzisiaj tutaj miała miejsce. Słowo Boże mówi, że kiedy On jest uwielbiony, On wszystkich do siebie pociąga. On pociąga. On pociąga Cię dzisiaj w nowe przestrzenie swojej obecności. W nowe przestrzenie. Korzystaj z tego. Ja z tego korzystam przez tyle lat. On mnie cały czas pociąga i pociąga i pociąga. To jest nieskończony proces wzrostu. A temu procesowi towarzyszy Jego potężna moc i sukces tutaj na ziemi. Sukces, który nie jest sukcesem ludzkim. To nie jest ludzki sukces. To jest coś wiecznego. To jest coś wiecznego. Spójrz na to w ten sposób.